Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, przed wami Assassin's Creed Unity. Gra, która od groma ma błędów, niedociągnięć, upierdliwych rzeczy, problemów z optymalizacją, ale gra, która została bardzo przyjemnie zaprojektowana, jeżeli chodzi o fabułę. To naprawdę jest wciągające, ja nie mogę się doczekać kolejnej okazji, żeby coś nagrać, żeby coś pograć. Jest świetna, świetna historia. I nawet te przejścia, te problemy z Animusem są dla mnie jakieś fascynujące. Ta druga wojna. Miód, miód, moi drodzy. Zsynchronizujmy się w tej okolicy. Bowiem wypadałoby to zrobić. A, miałem zmienić ekwipunek. Zaraz to zrobię. Bo ten tutaj taki trochę na pokaz wziąłem, bo go zdobyłem. Natomiast chciałbym używać mojego niebieskiego. Najbardziej temu chciał szarego, ale żeby szarego używać, to trzeba by zdobyć 100 kokardek. Fanatykiem aż takim nie jestem. Ja strasznie lubię znajdźki, które są przypadkowe. Wiecie, takie, że... Wchodzicie w miejsce, które was interesuje. Z innego powodu... O, muszę najpierw tu zejść. Siup. Wchodzicie do miejsca, które was interesuje z innego powodu niż to, że tam jest znajdźka. I nagle, ni stąd, ni zowąd, w tamtym miejscu, które was po prostu zainteresowało, znajdujecie coś ciekawego. To są fajne rzeczy, a nie takie, że na przykład wywieszę kokardkę gdzieś na jakiejś szczycie wieży i wchodź tam. Po co? Po to, żeby mieć kokardkę. Nie podoba mi się to. No ale to jakby nie jest obowiązek, nie trzeba tego robić, ale niezależnie od wszystkiego jestem zdecydowanie zafascynowany grą. I bardzo mi się ona podoba. O, to mój strój. Bardzo się dobrze czuję w tym ekwipunku. Rzućmy okiem na mapę. Misje. Niedaleko. Masakry wrześniowe. Ruil i jego ludzie przetrząsają więzienie Le Grand Chatet i mordują osadzonych. Znajdź go i powstrzymaj. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Parę razy przebiegałem przez miasto i jakby przyjrzałem się trochę ludziom. Znaczy, oczywiście oprócz tego, że oni znikają czasami w niewyjaśnionych okolicznościach w ścianie, to jeszcze zdarza im się na przykład jakaś bójka, ni stąd, ni zowąd. Gdzieś tam sobie gadają. O, tutaj zagadki Nostradamusa. Nie mam bladego pojęcia, jak do tego podejść, więc nawet nie będę zaczynał, a nawet jeśli to gdzieś tam w swoim wolnym czasie. Chyba, że tu są jakieś skarby. To ja bym chętnie je sprawdził. Te czerwone to są takie, które wymagają złodziejskich umiejętności. Przeważnie ci źli ludzie ich pilnują. W którym piętrze? A tam jest na dole. Zastanawiam się, czy ja tu czasem nie byłem już wcześniej. Dzień dobry panu. Sprawdźmy, no na tym można naprawdę dobrze zarobić. Jest, albo stracić wytrychy. Okej. Doskonale. Jeden wytrych poszedł, ale tragedii nie ma. 1500 franków. A ja na tej swojej nieszczęsnej kawiarni zarabiam 80... Półtorej godziny. Tragedia po prostu. Dobra, spadajmy. Finansowo naprawdę wyglądam chyba nie najgorzej. Nawet po remoncie tej mojej knajpy. Oj, nie panów! O, cholera. No to się porobiło. Nie będę opłakiwał, no. Ajajajajaj. Chciałem przestępcę złapać i po prostu skoczyłem. Właśnie... Trzeba być asasynem ostrożnym, a nie mordować przypadkowych ludzi. Jestem wielce niezadowolony z tego, co się tu wydarzyło. I następnym razem, obiecuję już sam sobie, będę bardzo, bardzo ostrożny w tej materii. Nie będę skakał na głowy tym ludziom, którzy akurat się nawiną. Ale tych czterech to ja bym chętnie posłał do piachu.
Oni są w pobliżu miejsca misji, a nie, nie są aż tak blisko. Może gdzieś kiedyś przy okazji się nimi zajmiemy. Kiedyś dwójkami chodzili, teraz czwórkami. Atmosfera się robi napięta zdecydowanie. No, zobaczymy, to jeszcze mroczne czasy nadchodzą. Cały czas jakby są takie... wiadomo, jest rewolucja, jest walka, są morderstwa. Zejdźmy tutaj. Jesteśmy całkiem blisko, nie wygląda mi to na Bastylię. Masakry wrześniowe. O, Bonaparte, jak ja lubię tego faceta. Niezłe mnie poradzę, jestem fanem. This morning I was accosted by three men carrying some poor soul's head atop a pike. Seems they mistook my uniform for a mark of nobility and demanded I shout long live the Republic to prove my allegiance. I suppose handing out tricolor cockades is now passé. What did you do? I shouted long live the Republic. A man of principle. Life is more valuable than dignity. But this is what happens when you give command of the government to half-starved lunatics and command of the army to bloodthirsty savages. Rui. I wanted him assigned to some out-of-the-way garrison, but the man redefines the term friends in high places. He's untouchable. But you know where I can find him. Rumor about the barracks is that he and a unit of his cronies plan on marching on the Grand Châtelet this afternoon. If he were to meet with an accident, few in France would suffer. My career certainly wouldn't. Well, practice your speech making. Wiecie co? Asasyna można nie lubić z różnych powodów, zwłaszcza tego, ale takie rzeczy, z jakimi mieliśmy przed chwilą do czynienia, to są te, za które ja kocham serię Assassin. Ten delikatny dotyk prawdziwych wydarzeń historycznych, uczucie wpływu na nie, to jest coś niezwykłego i to jest jedyna gra, która to ma do tego stopnia. Możecie interpretować historię w nowy sposób. Come on, boys! Find me a warden! Pięć wejść, jedno sekretne wejście, 40 strażników i dwa elementy kolekcjonerskie, gdyby ktoś tego szukał. Strasznie mi się podoba to podejście do akcji. Wiecie, ten rekonesans, który jest robiony trochę za was. To jest takie trochę przyspieszenie, trochę ułatwienie. Ale mimo wszystko... mimo wszystko jest to na swój sposób fantastyczne. Tu jesteśmy bezpieczni. Mamy okazję do wsparcia. Mamy okazję do odwrócenia uwagi. I tu tą wejścia jest jedno podziemne. O tym wiemy na pewno. Ale spróbujmy zacząć od góry. Facet jest gdzieś tam, którego będziemy chcieli... Facet jest na górze. Gdzie są pozostałe cele? No jeden jest na górze, to na pewno. Oba są w środku gdzieś tam. Damy radę tu wejść po tej... Nie. To nie zape... Wydawało mi się, że ktoś wisiał w powietrzu, ale... Nie, nie damy rady wskoczyć. Ale tu widzę jakieś takie miejsce. Don't make this harder on yourselves. Keep still. Moderate. There you are. I'll smash you.
down. Be ready. You shit! Nie chciałem czekać na lepszą okazję. Wolałem ich uwolnić. I don't know what unit you serve with, but thank you. You can thank me by getting to the walls and stopping these killings. Oui, monsieur. Gdzieś tam z dołu mnie dostrzegli. Spróbujemy się przemieścić tutaj. Oni przybiegną tu sprawdzić. Ale tam mamy okazję do odwrócenia uwagi. Pobiegają. Ale stracą zainteresowanie prędzej czy później. Jest tu skrzynia. Myślę, że możemy wykorzystać ten moment. Nie dam rady. Już próbowałem wcześniej takie skrzynie. Holender. Nie będzie łatwo wejść. Cholera. Bardzo mocno jest to. Tu gdzieś można by przejść, z tamtej strony. Jeszcze się rozejrzę. Tędy nie przejdę nigdzie. Chociaż tu jest okno. Ale boję się... Zaraz, gdzie jest mój cel? Tam na górze. Może tu damy radę? Nie, nie za bardzo. Spróbujemy jeszcze sprawdzić dookoła. Niestety dobrze tymi prętami jest zabezpieczone to wszystko. Spokojnie, rozejrzyjmy się. Tu jest okno jakieś. Patrzę, czy nie ma jakichś złych, żebym nie trafił. Tu jest otwarte okno, tam jest jakieś wejście na górze. Zobaczmy. Ale tu się nie dostanę, ściana jest zbyt gładka. Tu też nie zabezpieczyli tych przejść, ale tu jest zbyt gładko, żeby można się było dostać na górę. Nic z tego, trzeba będzie zacząć od środka. Ale wolę się upewnić, że sprawdziłem wszelkie możliwe opcje. Jeszcze sprawdźmy sobie tu. Wejście jest 5, zdaje się, do tego. Nic z tego. Trudno, ale nie szkodzi. Jest jedno wejście od strony kanałów. Musimy się dostać do środka. Tylko przez te mury i nie narobić alarmu. Gdzieś tu było, co? Trochę z dala od tego tłumu, z dala od hałasów. To było to przejście? Tu zamknięte. Może coś z tej strony. Przy okazji jakaś skrzynia. £150. Bez sensacji. Dobra, tu nie przejdę. Jeszcze sprawdzę to nadbrzeże. Może coś tam jest bliżej. Straciłem to przejście z oczu poprzednio. Coś tu było? Jeśli nie, to mamy kilka opcji przynajmniej jeszcze, więc spokojnie. Taki zaułek. Aha. Można spróbować tędy. Jesteśmy w kanałach. Czy można było próbować od góry, tam gdzie ci żołnierze byli?
Mogłem się tam jeszcze mogłem powalczyć. Dobra, mamy tu trzech wojaków. Jest drabina. Żeby nie narobić alarmu. To już wychodzimy. Są za ścianą. Lander. Nie mogłem do nich podejść bliżej. Szczęście nikt nie zwrócił na mnie uwagi, ale... Jest pan wolny. Proszę nie dziękować. Dobra, okazja do odwrócenia uwagi to jest w tej wieży. Ale niestety jestem jeszcze za nisko. Tutaj też wyżej nie wyjdę, co? W teorii można by się było czegoś tu złapać, ale... Over. Nie, nie chcę tam wejść, po prostu się nie da i już. Też wyżej nic nie wykombinuję. No dobra. Trzeba sprawdzić wszelkie możliwe opcje. Nie chcę się wpakować. Tu jest krata. Tu mnie nie zobaczą. Ale te otwory mogą zwrócić ich uwagę. Dasz rady przejść tam na drugą stronę? Nie bardzo. Dobra, sprawdźmy to okno jeszcze. That's enough. I've heard it before, mate. Quiet. You'll be dead soon enough. Oh, excuse me. Did I disturb you? Fucking hell. Dobra, jesteśmy w dobrym miejscu. What do we do with the bodies? No food today. Leave them. What are you waiting for? More traitors to deal with. Look at these posh bastards. Bet they weren't fed on bread and water. It. Get up. Dobra, to żeśmy zrobili dosyć dyskretnie. Martwię się tą wieżą, że ja jej nie ogarnąłem odpowiednio. Czemu tych więźniów zabijają? Jest trochę śpiący ten królewicz. Muszę poczekać aż... O właśnie. Trzeba zabić tego, tu po lewej, i potem się zająć tym. Dobrze, ten jest bardzo groźnym przeciwnikiem, jest szermierz i... Jesteśmy na dobrej drodze. Na razie nie jest źle.
Mogę tutaj jednak zbyt wielu manewrów wykonać. Tu znowu mamy szermierza. Nie, to chyba jest zwykły. Niech sobie pójdą pogadać. Mamy ich. Nie zdążył nawet krzyknąć. Wchodzimy na wyższą kondygnację. To powinno mi już pomóc przeskoczyć te progi. Nie, tam takie te pręty wystające. He's a dead man, that's it! After it! Like you soiled yourself! Or is that your usual path? Funny how you say that, yet I beg and whimper when I deliver it. Got the bastard! Oh, do I duckle? No zabijcie go, bo nie wiem, czy on do mnie strzela, czy... Już nie poszło tak idealnie w tym miejscu. Nie, tylko trzech żołnierzy. Nie musisz na nich zwracać uwagi. Okej, okay, ten załatwiony. To jest tak. Cały czas próbuję tą wieżę jakoś załatwić, ale... Gdzie ona jest? Już teraz trochę straciłem. O, Holender, tu jest spory tłum. Tu wszystkie okna pozamykane. Tam się moi biją. Facet, którego chcemy zlikwidować, jest na górze. Okej. Dobrze. Dało się to w miarę cicho przeprowadzić, na szczęście. Nie było hałasu, więc jesteśmy w miarę bezpieczni. Mhm. Hej, synku. Mogę pograć na twoim tablecie? Jasne, weź sobie. A gdzie on je? W korytarzu. Wiesz co, to jak poczekasz 5 minut, to ja ci go znajdę, wiesz? 5-10 minut. No proszę. Jak nas syn z rytmu wybił, ale to nie szkodzi. Dobra. Możesz sobie zabrać do pokoju, wiesz? Okay. Tylko zasuń drzwi ze sobą. Dobra. Ładnie. Ładnie się to potoczyło. Ja trochę byłem zdekoncentrowany, ale... Warden, your brother's here to visit. But don't you want to see him? Come now, Warden. Let's have a cheer. Vive la Révolution! Spróbujemy podpalić tą wieżę. Freedom bores you. Ah, look, he misses you. Nie wydaje mi się, żebym dał radę uratować tego. Do góry, tutaj. Stop you!
know tomorrow? Yes, you! Terribly sorry, Gordon. Well, if you don't want it, I suppose... I suppose it would make a fine souvenir. Dobra. No, snajperzy nie będą... Dobrze, że się za nich wziąłem, bo inaczej... What's the matter? Not a fan of liberty? Freedom bores you. Dobra. Zajmijmy się tym. Look, he misses you. Ktoś tam zwrócił uwagę na mnie. Your brother will think you rude. Oh, mine. He's lost a bit of weight since last you saw him. Okay, trochę jest spokojniej. Warden. Ale nadal mamy ich. Well, tam kilku. I'm terribly sorry, Warden. Only, well, we could. That's odd. Dobra, niech ktoś tu podejdzie, niech ktoś sprawdzi. To jest bardzo dobry pomysł. W ten sposób się ich pozbędziemy. No też można. Mam nadzieję, że ten na górze tego nie zauważy. He pissed off in a hurry. Jak wygląda sytuacja na górze? Korzystnie. Po drugiej stronie mamy kilku. Trzeba brać to pod uwagę, bo być może trzeba będzie uciekać. Zobaczmy, jak ten patroluje tutaj. Skutecznie i błyskawicznie. Jak tam na górze sytuacja? Okej, zostało nam dwóch. Uda się to zrobić po cichu. Chyba załatwione, co? If you have orders to remove us from this hall, you must also get authority to use force. For we shall yield to nothing but bayonets. Ah, but to administer is to govern. To govern is to reign.
That is the essence of the problem. Mr. Mirabeau. Pathetic, isn't it? Surely France deserves better. Złotnik. What was that? Palais de Luxembourg. Roy, clean up your mess, it's time. Told you I could make him talk. You've done well, Captain. Breathe. The price of grain is higher than ever, Grandmaster. Our agents are in place to divert the shipments to our docks. They await only your command. Good. Starve them. Through famine and fury, they will see their false masters for what they are, but do it gradually. What you're asking will take at least a year, Grandmaster. If not two. Jasny gwint. Cała rewolucja. Warto było to oczyścić, co? Cała rewolucja. Wszystko, za tym wszystkim stoją templariusze. Znaczy za... Za stopniowym głodzeniem Paryżan. Możemy już zejść tędy? Ucieczka nie powinna stanowić problemu. Mam wrażenie, żeśmy to wzorowo zrobili. Ostatni zabójczy cios nie był tak czysty, jakbym chciał. Złapmy złodzieja. Przy okazji. Allons, monsieur. Ne me faites pas de mal. Je n'ai nuit à personne, je le jure. Dobra, dobra. Wiem, że jesteś głodny, wiem, że jest bieda. Przecież nie będę cię mordował za to. Get over here, you runt! I've got a bloody message for you. No to łajdaki. To się porobiło, co? Holender. Tu jakoś wyjdę? Wyjdę. No cóż, Rui zakończył swój marny żywot. A co będzie dalej? Wiadomo, w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej. The world.